Witam Was po dłuższej przerwie, znowu dłuższej. Zastanawiałem się, dlaczego tak cicho mówię, bo to już jest to któreś podejście, ale może chcę przed sobą coś ukryć. Ale widać taki głos, taką głośność i taki tempo mam mieć, niech będzie. A też chwilę się ustawiałem do nagrania. Stwierdziłem, że kocie wsparcie nie zaszkodzi. Może będzie słychać na nagraniu. No, Kacpra może być słychać, zwłaszcza, że jest przy samym mikrofonie. No. Będę poruszał tematy, które nagrałem 3 tygodnie temu i nie opublikowałem, bo strasznie dużo przerw było. Strasznie dużo zwisów. Dzisiaj znowu, znaczy wczoraj też nagrałem materiał i też jak go zacząłem montować, to po prostu tyle było wycinania ciszy albo że w końcu go nie opublikowałem. No. Ale właśnie historia się zaczyna jakieś 3 tygodnie temu. Z tym, co teraz przerabiam. A mianowicie jakieś 3 tygodnie temu poprosiłem o sesję Pawła Suskiego. Dawniej profan autora życia, teraz jest to zmienione na autora życia. Skończyły się profanacje. Zobaczymy, jakie to da efekty. W każdym razie stwierdziłem, że potrzebuję wglądu z zewnątrz, a chyba najlepszą opcją wglądu będzie właśnie jego metoda plus jego czucie. Także przerobiliśmy. Ciekawe rzeczy powychodziły. Takie najbardziej dwie. Można po prostu zwrócić moją uwagę na obszar tutaj nosa, oczu, zatok. Też się kiepsko czuję, bo raz, że mnie tutaj zatoka boli, a dwa... Też po tym, jak dotarła do mnie rada, to postanowiłem w końcu przepłukać sobie zatoki. Więc też mam takie dziwne uczucie w nosie po płukaniu zatok. Przeżyłem nowe doświadczenie, ale przypuszczam, że jeszcze mnie będzie trzymało parę godzin albo do jutra. No. Na sesji właśnie wyszło, że coś jest tutaj w obszarze, jest niewypłakany smutek. Co by się zgadzało, bo często tutaj właśnie w tym obszarze mam różne dolegliwości. I w obszarze odcinka lędźwiowego kręgosłupa, raczej obok, tak po prawej stronie, jakieś 2-3 cm od kręgosłupa. Ciągle mam jakieś napięcia, uciski. Widzę, że tu akrobacje całe są. No dobra. Zacząłem to obserwować, zacząłem badać ciało, co to mogło być. To, co mi przyszło, to taki flashback, który czasem wracał, ale miałem taką sytuację, gdzie jak miałem 8-9 lat, ciężko mi jest określić, ile wtedy lat miałem, no ale załóżmy, że koło tego. No właśnie to jest po prawej stronie, ja to określam jako strona mężczyzny, ponieważ zauważyłem u siebie, ale też u osób, z którymi pracowałem, że często się, jak są jakieś dolegliwości, to w zależności od strony, przy czym można szukać właśnie w stronie energii męskiej albo żeńskiej. Tutaj faktycznie po prawej stronie są dolegliwości najczęściej, więc przyczyn mogę się doszukiwać w energii męskiej, z którą miałem do czynienia. I sobie przypomniałem właśnie, jak była taka sytuacja, będąc na wsi. A
bez szczegółów, ale właśnie mężczyzna z jakichś tam swoich powodów zaczął mnie łaskotać. Ja tego nie chciałem, ale z racji tego, że byłem dzieckiem i on był dorosły, większy, silniejszy ode mnie, no to niezbyt miałem się jak bronić. Nie reagował na moje protesty, na moje prośby, żeby przestał. I skończyło się na tym, że z nerwów, z tego wszystkiego, po prostu się posikałem w spodnie, w majtki. Co było dla mnie strasznie upokarzające. Potem jeszcze bardziej upokarzające było, że zostałem z tego powodu wyśmiany. A na koniec jeszcze nie przypominam sobie, żeby mój tata jakby stanął po mojej stronie, tylko chyba też miał z tego polew, ale tego akurat już nie jestem w stanie sobie w tej chwili przypomnieć. W każdym razie na pewno nie poczułem wsparcia z jego strony w tej sytuacji. No. I właśnie obserwując, no między innymi właśnie tam w okolicach odcinka lędźwiowego, pamiętam, że leżałem na lewym boku, więc prawy był odsłonięty. Nawet nie było łaskotanie dłonią, tylko coś tam miał w ręce takiego ostrzejszego. Więc też, no, nawet teraz jak leżę, to czuję napięcie właśnie w jednym miejscu, w prawym pośladku. Więc się to ciało to pamięta. No a właśnie odcinek lędźwiowy w ogóle tam przy kręgosłupie, w ogóle te wszystkie mięśnie są połączone właśnie też z pośladkiem, więc nie ma się co dziwić, że to jedno z drugim się łączy. No i właśnie to sobie wtedy przypomniałem. Też dzisiaj rano zauważyłem, że od jakiegoś czasu mi się kompletnie wyłączyło jakby takie abstrakcyjne myślenie. To tak, będę skakał z tematu na temat, ale dobra. Teraz przejdę do świeższej sprawy. I tak się właśnie zaczęło, rano mi wpadło, że właśnie nie mam takiego zwariowanego, abstrakcyjnego myślenia, tylko bardzo takie odtąd dotąd, jak to potrafię tylko tak w tej chwili określić, proste, przyziemne. Niech to zostanie na takich określeniach. Ale z drugiej strony, przy tym co teraz przerabiam, to jakiekolwiek myślenie abstrakcyjne mogłoby komplikować, więc stwierdziłem, ok, czyli możliwe, że przyblokowało się to, co by przeszkadzało. I możliwe, że właśnie w ten sposób sporo problemów się właśnie narobiło w psychice, w emocjach, w układzie nerwowym. Więc temu ufam. I akurat tu i teraz tak ma być. No, tak samo właśnie wracając do tamtego właśnie odnośnie odcinka lędźwiowego, też właśnie kiedyś było, że w ogóle w dolnej części pleców w odcinku lędźwiowym są tematy braku poczucia bezpieczeństwa, tam dolegliwości właśnie związane z brakiem pieniędzy, z brakiem poczucia bezpieczeństwa objawiają się właśnie w tamtej części. To mi nasunęło, a co jeśli na przykład jakby nałożyć właśnie na schemat człowieka piramidę potrzeb Maslowa i czy by to się w jakiś tam sposób nie przełożyło, będę się nad tym jeszcze zastanawiał, jak już sobie poprzerabiam pewne rzeczy, że to powiem, wróci bardziej takie skore do analizy myślenia, do kombinowania, do poszukiwania. Tutaj pewnie wkleję to, co sobie już roboczo przygotowałem, jak to wygląda. Że właśnie tak psychosomatycznie dolegliwości właśnie mogą się zaczynać od miednicy aż do głowy, w zależności od kategorii.
mogą się wysokości na tym trójkącie proporcje nie zgadzać poszczególnych segmentów, ale... Ale może coś ciekawego z tego wyjdzie. Czas pokaże. Dalej jeszcze pokazało się... Parę dni temu miałem do napisania pracę na studia. To sobie tak w ogóle leciało przez jakieś 2 tygodnie. Parę dni temu miałem do napisania pracę na studia odnośnie autorytetu i tego, jak w pracy nauczyciela jest potrzebna wiedza na temat wywierania wpływu przez autorytet na otoczenie. Jakoś dziwne emocje, odczucia wzbudził temat w ogóle autorytetu, ale samo pisanie pracy, gdzie to była praca na 2-3 strony, co normalnie nie powinno stanowić problemu, zszła jak po grudzie. I też wróciło troszeczkę. Tym razem z wieku kilka lat później, można powiedzieć. Wróciło nie, może miałem 11, 12 lat, coś tam. W tym wieku się to zaczęło, później się to ciągnęło przez kilka lat. Później jakoś chyba się z tym uporałem, bo ja z racji tego, że moje dzieciństwo było trochę szalone. Moja mama umarła, miała 3,5 roku. Trochę mieszkałem u babci, trochę u takiej przybranej cioci. Później z tatą takie zmiany powodowały, że zwłaszcza w podstawówce byłem strasznie nerwowy. I gdzieś później ta nerwica ustąpiła. Teraz stwierdzam, że ona prawdopodobnie została stłumiona wewnątrz ciała i przestała się objawiać na zewnątrz, a ja przestałem to czuć, co się w środku dzieje. To takie też wnioski z ostatnich dni. W każdym razie słyszę się odnosiło. Tak sobie przypominam właśnie, jak próbowałem coś osiągnąć w grze na konsolę. Głównie w Gran Turismo, ale też w innych grach się to objawiało. Jak coś mi nie wychodziło, to miałem straszny problem z przyjęciem tego, że mi nie wyszło. I właśnie tak w przerwie od pisania tej pracy tak się położyłem, zacząłem obserwować, skanować ciało i zaczęły się takie jakby odczucia dziwne wewnątrz, tutaj na skórze czaszki, ale też jakby w środku. Jak sobie zadałem pytanie, co to jest jakby echo tego, jak ja się biłem po głowie w takich sytuacjach i sobie mówiłem, że jestem głupi. Bo to, że sobie coś takiego w cudzysłowie i dosłownie wbiłem do głowy, to ciało słucha. Słowo staje się ciałem. I gdzieś czas jest, jak myślisz, że jest. Intencja leci. No i zaczynają się sytuacje, które w jakiś sposób to potwierdzają. Tak z perspektywy czasu stwierdzam, że właśnie tutaj był jakby brak kontaktu z tatą, brak jego wsparcia. Tak dzisiaj nawet siedzą, znaczy już dzisiaj 25, no to było 3 dni temu i tak, dzień, nie, 2 dni temu, no, dzień po tym. Tak sobie właśnie doszedłem, właśnie, aha, czyli mam przekonanie, że jestem głupi, więc jeżeli mam napisać coś mądrego, to będzie totalny szlaban, szluz i w drugą stronę. No bo już od jakiegoś czasu, mimo że mam co czytać i chcę czytać, to jakby w mózgu jest blokada i albo po prostu mnie bierze spanie, albo zaczyna się jakieś wiercenie, niepokój i nie jestem w stanie się skupić na książce. Jakoś mi się to wszystko połączyło w jedną całość właśnie z tym, że jestem głupi. Z takim przekonaniem z tamtego czasu. Między innymi objawiało się to, że właśnie to już mówiłem na którymś vlogu, że właśnie biłem się w pięścią w udo, albo po prostu się okładałem rękami po głowie.
Albo biłem głową w ścianę, różne takie, ale to, co wtedy odczuwałem, jak skanowałem, że to są echa właśnie tych uderzeń, jakby ciało pamięta te uderzenia i one gdzieś siedzą. Odpocząłem chwilę, popłakałem i jakoś dokończyłem pisać tą pracę, wysłałem ją. A następnego dnia zacząłem dalej ciągnąć ten temat i jeszcze głębiej się działo temat tego, jak gdzieś taka tęsknota za wsparciem ze strony taty, za jego obecnością. Tato był zabiegany, zapracowany, więc miałem go tylko przelotem i tylko, że tak powiem, w najbardziej takich witalnych kwestiach. Spokojnie, Kitki, przepraszam. Śpijcie, śpijcie. Kacperek, połóż się. Zostaw. No. Jakoś łatwiej mi się gada, jak je głaskam, czyli, że tak powiem, część energii idzie w głaskanie. Terapia zajęciowa. Właśnie o takich witalnych sprawach, ale jeśli chodzi o takie właśnie wsparcie, sprawy emocji, psychiki, podzielenie się tym, co mnie dręczy, nie było czegoś takiego. Musiałem sobie sam z tym radzić. Internetu wtedy nie było. No i jakoś sobie poradziłem, jestem tutaj. A właśnie następnego dnia tak siedziałem i w pewnym momencie czułem, że dalej ten temat się, dobrze, że tak płynie przez parę dni. Położyłem się, czy siedziałem, jakoś tak pół leżałem. Wtedy jeszcze tak sobie wyobraziłem, po prostu się wróciłem do tej sytuacji właśnie, gdzie tak się wściekałem na siebie, gdzie mi nie szło i sobie wyobraziłem po prostu tylko tyle, że tato jest koło mnie. Nawet nie wyobrażam sobie go całego, tylko po prostu widziałem, że tutaj z prawej strony widziałem tylko jego ramię, bark, kawałek klatki piersiowej, obojczyk i nic więcej. To spowodowało niesamowity napływ emocji, łez. Chwilę to trwało, ale coś zaczęło puszczać w ciele, widać, coś się przepracowuje, jakby się uzupełniają poszczególne etapy życia, bo z jednej strony też od jakiegoś czasu obecność siedzi mi w głowie, właśnie jak to działa, właśnie nawet choćby obecność poprzez dotyk, czy w ogóle mnie na to nakierował temat, bo w materiałach do tej pracy, którą pisałem, no tam była prezentacja w PowerPoincie na 130 slajdów, ale gdzieś tam na jednym z pierwszych właśnie było, że tam psychologia społeczna zajmuje się wpływem wyobrażonej obecności na zachowanie. To był dla mnie klucz. Drugim kluczem właśnie przed tym, jak doszedłem do tego, że chodzi o tatę, dzień wcześniej właśnie, po pisaniu tej pracy, YouTube, no przestrzeń zagadała przez YouTube'a, podsunął mi kanał odnośnie rozwiązywania zagadek jakichś trudnych sudoku. Nigdy wcześniej nie wyszukiwałem, nagle mi po prostu podsunęło. No okej, okay, widać, potrzebuję w danym momencie. Zacząłem to oglądać, strasznie się wciągnąłem. Dwóch gości to prowadzi. No to wieczorem oglądnąłem, następnego dnia zacząłem właśnie oglądać wtedy, co wyszło z tym tematem obecności taty. No, że to prowadzą faceci, no to energia męska. Też gdzieś chodził mi po głowie Olek, więc też energia męska. Też tam zacząłem o tych przemyśleniach rozmawiać z Pawłem Suskim przez telefon, energia męska. Plus właśnie się złożyło to z tego slajdu, ta obecność. Jeszcze jest jeden temat, który gdzieś tam rozkminiam, a mianowicie ciągłość. Ponieważ w
tym momencie czuję, że to nie tyle jest konkretne wydarzenie, co pewien etap w życiu, gdzie ja tak siebie traktowałem. I dzisiaj wyszedł kolejny, ale już teraz nie jestem w stanie sobie przypomnieć, więc po prostu tak ma być. Jakby kolejny etap, gdzie też jakby to się etapami przepracowuje. Ja też zauważyłem właśnie, że umysł, podświadomość potrzebuje ciągłości w różnych obszarach, ale niekoniecznie te obszary są logicznie ze sobą powiązane. Czasami potrafią sobie zaprzeczać. Czy na przykład jakieś reakcje zapisane. Ważne, że jest zapisane, nieważne co. Ma być ciągłość. Dane są zapisane w tym obszarze, nieważne jakie. I dopiero właśnie zauważając siebie, pracując ze sobą, jesteśmy w stanie odczytać te dane i je zweryfikować, czy w ogóle one są ok, czy warto coś zmienić, czy zostawić. Czy może na przykład okoliczne dane. W ogóle też właśnie to sudoku też jest czymś, co mi podsunęło, że właśnie praca czy ze sobą, czy z innymi też jest właśnie takim sudoku, takim uzupełnianiem pól. Powiedzmy, że no, prostą analogią, taką mocno ekspresową. Jakby podzielić osobowość czy psychikę na 9 obszarów, które są wzajemnie od siebie zależne i ze sobą powiązane, które muszą być właśnie wszystkie pola zapełnione. I właśnie ta terapia, poznawanie siebie, to jest właśnie takie odkrywanie kolejnych pól w sudoku. Że do pewnego momentu to jest różnie, ale potem już idzie, aż wszystko się poznaje i jest się w pełni świadomym siebie. No, także kolejne jakby synchro i sygnał z przestrzeni. No. Czuję, że tutaj mam zakończyć tego vloga. Jakby ktoś potrzebował pogadać, popracować ze sobą, chciałby poznać siebie, zapraszam. Dane do kontaktu na dole, w opisie. A ja idę montować ten film. Do zobaczenia następnym razem. A tak teraz jeszcze obserwując siebie, to zauważyłem, że wyjdzie to w montażu, ale chyba cały czas praktycznie gadałem bez zwisów i przerw. To też jest znaczące. No. Zobaczę w montażu, jak wyjdzie, ale chyba tak było. Czyli temat jest już w miarę płynnie ogarnięty. It's good.